Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, więc zostawcie tutaj na start suba i łapkę w górę. Mam dzisiaj dla was coś nietypowego, a mianowicie otworzymy sobie 27 stacków premium case'ów, czyli dokładniej trochę ponad 1700. Chciałbym za te premium case'y podziękować graczowi Opoles OP, także wielkie dzięki Opole. Opole. Pozdrawiam również osoby, które dawały mi itemki na live'ach, właśnie oni się wyświetlają teraz na ekranie. Zapraszam także na kanał mojego grafika, link znajdziecie w opisie. Osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka, scream w komentarzu. Jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, to musicie dobić tutaj 1000 łapek, napisać w komentarzu swój mail oraz coś śmiesznego. Na samym końcu chciałbym was poprosić, abyście wysłali jakąś honorową złotówkę. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Jeśli ja się mogłem podzielić, to mam nadzieję, że wy się podzielicie, bo niektóre osoby po prostu potrzebują pomocy. Moja wpłata właśnie teraz wyświetla na ekranie. No i co, jeśli chcecie bacona, to co 100 łapek będę wam podawał kordy jednego bacona w opisie. Także zapraszam do lajkowania, no i do odcinka. Pozdro. Dobra mordeczki, my już jesteśmy tutaj w naszym pomieszczeniu, gdzie po prostu będziemy otwierali te premium case'y ze mną Opole Minecraft Tech. Czujtajcie, chłopaki. No siema. Także Opole zafundował te wszystkie premium case'y, więc tu jest 27 stacków i 24. Patrzcie to, no to po prostu jest niesamowita liczba premium case'y. Jest to największy opening w historii Dragona. Także co, my bierzemy po 9 stacków i po prostu to zaczniemy otwierać. Także no po prostu ja biorę pierwszy pasek, a wybierzcie już następne, kolejne. Po 9 stacków każdy musi mieć, także co, ja jeszcze powyrzucam sobie jakieś syfy do tych tutaj skrzynek. Pyk, pyk, o dobra. Jest elegancko, no i co, możemy zacząć to otwierać. 9 stacków premium case'ów, każdy znak. Wziąłem właśnie dwóch chłopaków, żeby po prostu to wyszło jakoś szybciej, także co, jak wam leci drop, bo ja tutaj kurde już jest, nie wiem, otworzyłem. Nie było nagle usuwania itemów, musimy. No, no, te do skrzynek powrzucać. Ja otworzyłem stack premium case'ów i 0 rzucaków. Także lipa, wrzucam to wszystko ze skrzynek od razu. Dobra, to weźcie to wrzucajcie do skrzynek i potem na koniec po prostu zobaczymy co z tego wypadnie. Ale to jest tak premium case'u przypadko wrzuciłem, także miejmy nadzieję, że będzie dużo baconów, bo także wiecie, jak wbijecie pod tym odcinkiem tak 800 łapek, mogę wam podać po prostu kordy tego miejsca, gdzie to wszystko się znajduje, żebyście sami mogli wziąć tej temy. No i wiecie, wtedy wy będziecie najbogatszymi graczami na Dragonie. Kurde, ja chyba sobie przyciszę. Dobra, wyłączyłem dźwięki, bo za bardzo mi to spami w uszach. Dobra, ile mam jeszcze zostało? Bo mi zostało ich... No, mi też w sumie dużo, nie chcę mi się liczyć. Chyba 7 stacków mi zostało. Dobra, jazda, ale stręcz będzie. Ja pierniczę, ile tego wszystkie tu jest. Tylko problem jest, że mi nie dropią rzucaki. I to mnie martwi, ja bym chciał rzucaki. A, no ja mam jednego na razie, kurde, to trochę słabo. No mi dropy dwa bacony. No to mi dwa bacony padły, ale zaraz rzucaków, także trochę lipa. Więc no miejmy nadzieję, że to się wszystko zaraz zmieni. Wy to widzicie w poniedziałek, także no wiecie, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, tak jak to jest, jak to standardowo was proszę. Please, please, zostawcie tą łapkę, także no, wiecie co B. Jak tam? Mi zostało jeszcze ile? 6 stacków, dobra, jakoś to w miarę szybko idzie. Myślałem, że to będzie wolniej, ale no jest, jest git, naprawdę, no, nie wiem czy, możecie w sumie napisać w dobra, możecie w sumie napisać w komentarzu, aha, w komentarzu ile wy najwięcej otworzyliście premium case'ów history na Dragonie, bo to jest, no, niesamowita liczba to ile my otwieramy. Opole tutaj wam pokażę, jeszcze czekajcie, sztopki, patrzcie to. Opole to jest tak w ogóle mój top donator. Okej, dobra, to mało tam waży sumanie temu, sztopki i patrzcie to. Gdzie to jest wydany hajs? Kurde. Gdzie to cię sprawdzało? Slash topki, tak? Slash topki? Tak, tak, tak. Jestem siódmy. Nie wiem, gdzie to była ta lista? O, jest, Opole. 400 zł wydał, jest siódmy, także no, on zafundował te premium case'y, więc no naprawdę, kurde, się należy szacun dla niego, bo no ja bym na pewno nie wydał tyle hajsu, żeby potwierdzić skrzyneczki w Minecrafcie, także wiecie co będzie? Ile macie tego? No kurde. Masz mi jedna rzecz, jest o mojej rzucaki, kochani, ja chcę rzucaki, kurde. Serio, ty masz paszka, powiedz, tak, dobrze. Okej, okay, dobra. Tak więc co, nie zwracajcie uwagi na to, że Opole ma taki sam mikrofon, ale no, niestety nie ma lepszego, że tak powiem, nie z tego tak samo słuchać, ale myślę, że on to zbytnie będzie przeszkadzał, bo najważniejsze jest to, co nam pan jest ze skrzynek, bo kurde. Ach, to jest niesamowite. No kurde, no i ja już 4 staki tego i nadal nie mam. Tak, także liczę. Albo to się dobrze tak ustawić, albo... A no, fajnie. Fajnie, że nadal nie wyszedł. Kurde, Opole, dawaj, proszę, tak mówię, że to jest nie, no nie chcę nadal, nic nie chcę, nic nie chcę. Szczerze, kurde, potem sumujemy wszystko. Dobrze, dobra, dobra. Dobra, 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 myślałem, że wypadł tutaj kilka staków rzutaków, a się zawiodłem. Czyli jak widzicie,
nie do końca jest tak, że wydacie hajs i macie pełno rzucaków. Oczywiście pełno innych itemów leci, ale rzucaki nie do końca, także no, trochę lipa. O, mam, w końcu mi dropy 3 rzucaki. Po 5 stacków premium case'ów. A tak... I cały czas pokazuje, że za dużo osób otwiera. No. Mi... Ja mam 11 rzucaków. Mi to mi też tak sami pokazuje. No, Strange jest też sporo, no. Także jest git. Dobra, ja tu wrzucam już skrzynek, ty, żeby nam skrzynek starczył, bo mi 3 stacki premium case została wam. Jeszcze 4. Okej. 5 stacków? Mi 4. Ale wy to wolno otwieracie, to jakiś, nie wiem, jakiś kot jestem w otwieraniu. No właśnie, tylko że mi cały czas pokaże, że jest zbyt dużo i nie mam jak... A no... A no to nie wiem, do ja, mi czas... Ja zacząłem otwierać jeden stack i cały czas mam 60 sta... 60 z tych. A to nie, no to mi co jakiś czas pokazuje, że za dużo. Także git. To będzie przypał, gdy ktoś się do tych itemów kopie na jakiś kurde... Tak mi wygląda, ja mam 4 dupy. Na następnej edycji też się postaramy po prostu, żeby coś takiego nagrać. Nie wiadomo, może kupię za swój hajs, może mi się uzbiera premium case'y, także zostawcie łapkę, to na następnej edycji też nagramy taki opening i od razu na start. Także 1600 łapek i nagramy opening i wtedy te takie ciekawe itemy też trafią do was, więc myślę, że warto zostawić tę łapkę w górę, subika i dzwoneczek na kanale, nie? Wy wiecie, o co chodzi. Dobra, kurde, bo ja tu gadam, a tu trzeba otwierać. Tylko... Mi dwa stacki zostały, no? No. No, mi tak został, a teraz mam, że za dużo skrzynek się otwiera. Aha, bo Cajek dał skrzynki, tak, i dlatego teraz wszyscy spamią. Ta lipa. Dobra. I ostatni stack leci u mnie, także... Dalej. O, to jest jeszcze wolna skrzynka, także... Jak otworzymy to wszyscy, zrobimy chwilowe cięcie i te wszystkie takie dobre itemy podsumujemy do jednej skrzynki, także wam pokazać, co nam dropło z 27 stacków premium case'ów, bo... No... To jest po prostu coś niesamowitego, że kurde, no tyle hajsu i no przydałoby się, żeby tutaj było tych rzucaków, tylko problem w tym, że mam tylko ile... Ej, czekajcie chłopaki, kurde, bo my nie musimy mamy skrzynek. Otwierać, bo za dużo jest tego. Ej, tu jest tak premium case sobie skrzynek w ogóle. 20 tego. O kurde, wiecie co? Weźcie tego, bo usuwanie itemów jest, nie? Za dużo itemów jest i no. Też laguje. Za dużo itemów, wiecie co, ja chwilę zrobię wycięcie, tutaj jest jakaś skrzynka, weźcie zróbcie jakąś skrzynkę, weźcie szybko z kita, bo ja nie mam kita, bo brałem przed chwilą. Ja właśnie wziąłem. Kurde, op. O, ja pierniczę, no to trochę lipa. Będzie. O, usunęły itemy. Dobra, usunęły itemy, także co? Ja robię chwilowe cięcie, bo ogarniemy tutaj resztę miejsca, żeby można było otworzyć te skrzynki. Dobra, mordeczki, my jesteśmy tutaj po chwilowym cięciu, ogarnęliśmy parę skrzynek, dosyć mało, ale miejmy nadzieję, że jakoś nam kurde to starczy, więc co? Lecimy dalej, nie? Ja zdał. No. Dobra, jeszcze ja mam jeszcze półtora staka, więc no, bo znaleźli tak jak... Dobra, no ja tak mówiłem się też... Mi się tak wydawało, że mam trochę tak mało, ale... No, ja też mam stack, także będzie git. Dawajcie, otwierajcie. Kurde, dobra. Tu mam jeszcze, pyk. O, stack premium case'u. Mam jeszcze stack i 24, więc jazda. Ja tak spamię w 5 śmiesznie. Kurde. Nie, no ten odcinek będzie długi, więc chyba jest git, nie? Jak wam się takie... To 10 sekund, to powrzucajcie szybko to do skrzynek, to takie itemy. Dobra. Pyk. Najgorzej, że jak usuniesz sprężyki i tp. No, ale to tam tak będzie dużo ich, więc będzie to trzeba uporządkać po prostu do jakichś skrzynek, gdzie po prostu, wiecie, będą jakieś dobre itemy i tak dalej. Bacon! Dobra, no ja też mam pełno baconów, teraz jeszcze tak bacony w sumie mnie tak nie jarają, jak na początku edycji, więc no. Jak właśnie tak jak mówiłem, że chcecie ten opening na początku edycji taki sam, tak wy zostawcie łapkę w górę, żeby ich tu po prostu było dużo, żebym wiedział po prostu, że chcecie więcej takich odcinków z otwierania. Myślę, że on się fajnie przyjmie, znaczy fajnie przyjmie. Mam tak przynajmniej taką nadzieję, że się fajnie przyjmie, bo nigdy nie wiadomo, bo teraz w sumie na moim kanale bardziej ludzie oglądają live'y niż filmiki, ale to też, wiecie, tak też fajnie, gdy na live'a wbija po 300-400 osób. Jestem z tego mega zadowolony. To wiecie, fajna liczba, tak 300-400 osób na live'ach, no to... Ja już mam premium case'ów. Nie ma? Dobra, to ja otwieram ostatnie 30 premium case'ów.
I jak otworzę te premium case'y, to zrobimy małe cięcie i po prostu uporządkujemy to do jednej skrzynki. Także dobra, ja otworzę te premium case'y i widzimy się wy za dosłownie sekundę, a my za parę minut, jak uporządkujemy te najlepsze itemy do osobnych skrzynek. Także no. Dobra mordeczki, my już jesteśmy tutaj po porządkowaniu tych itemów, także pokażę wam, ile po prostu tego wszystkiego mamy. Czekajcie, gdzie to było? O, tu są cała skrzynka bloków emeraldów, tu jest trochę stręży, tu jest cała skrzynka stręży oraz moim kwipunku, 22 bacony, 59 rzucaków i było tutaj mnóstwo TNT i po prostu takich, trochę takich, no innych rzeczy. Setów jest strasznie dużo, tutaj możecie sobie zobaczyć. No ale co, myślę, że taki opening dość taki średniawy wyszedł, bo trochę mi szczęście nie dopisało, bardziej dopisało Minecraft Exowi i Opole. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co, do następnego odcinka. Piona!